Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA 5, czy raczej GTA Online. Zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek z tej gry. Będzie ekscytująco, bo będą wyścigi. Zaczynamy od motocykli. Właśnie ktoś uruchomił wyścig i ciekawe, o, z kim mam tutaj do czynienia. 166 poziom. Będzie ciężko. Ja mam 49 i ostatnio sporo jeździłem właśnie wyścigi, ale powiem wam, że więcej mam tych przegranych niż wygranych. Biorę sobie mój ulubiony motorek, tylko zapomniałem właśnie, kurde, przed chwilą był... Ej, nie chcę wyjść. Przed chwilą on się tutaj pokazał, ale bardzo fajnie mi się nim jeździ. Chodzi o to, że zapomniałem jego nazwy. On coś na A się nazywa, Akuma jakoś tak. No i startujemy, uwaga. I tak, on jest bardzo szybki, bardzo fajnie przyspiesza. Wcześniej miałem Carbon RS, on też dosyć szybki był, ale coś mi się wydaje, że zbyt ociężały. No ale zobaczymy, jak tym razem pójdzie. Oj, źle wystartowałem, znaczy zapomniałem, bo zagadałem się ogólnie. Zapomniałem o tym starcie perfekcyjnym, no ale niewiele osób z tego skorzystało jakby. A zaraz zobaczymy, czy uda mi się wejść na prowadzenie, ale chyba będzie ciężko, bo widzę, że tutaj są dobrzy gracze. Jak na razie. Dobra, jest tunel włączony, czy nie? Chyba jest włączony, dobra. Świetnie, no to trzymamy się tego tutaj z przodu gościa. Co on crossem jedzie tak szybko? Skubany. I gaz, gaz, proszę bardzo. Ole pędzą. Fajne są to wyścigi. W ogóle ja ostatnio doszedłem do takiego wniosku, że wyścigi w GTA 5 są bardziej ekscytujące, bardziej ciekawe niż wyścigi w każdej innej grze wyścigowej online, w jaką grałem. Naprawdę. Yeah! Proszę bardzo. Drugie okrążenie na 3, także jeszcze trochę przede mną. Ou! Prawie mnie rozwalił. No, to nie było czyste zagranie, koleś. Ten też próbował mnie tutaj zgwałcić, ale ja się nie dam. To jest ogólnie stunigowany już motor. On troszeczkę inaczej wygląda. Znaczy, ogólnie przemalowałem go. Nie było tutaj jakichś elementów typu osłona z przodu czy coś. A dodatkowych... Oj, chyba kogoś rozwaliłem. Tak jakby, ale to nic. Gonią mnie tam, gonią. Jadą w strumieniu i może być problem. Wow! Kurde, ten cross jest naprawdę cholernie szybki. On jest ten bardzo dobry na offroady. Ale prędkość maksymalną ma chyba niższą niż mój motor. Dobra, teraz trzeba się skupić, będzie ostateczny zakręt. I uwaga, biorę duży łuk i... Nie! Dawajcie strumień! Aha, to jeszcze nie koniec, dobra. Nieźle. Ale myślałem, że tu już jest końcówka, że to ostatnie okrążenie. Ale mamy 3, bo przeważnie jeździłem 2, no. Zobaczmy, wow, jak teraz pójdzie. Ja muszę chyba kogoś zgwałcić, bo oni się kurczowo trzymają mojej dupy, niestety. Dobra. Spadaj. No kurde, nie mogą się ode mnie odczepić. Ciągle mnie dogoniają przez ten strumień. Ale to dobrze, bo jest fajniejsza zabawa wtedy. Oh yeah, gaz do techy. Pamiętam, jak to wygląda. Dobra. I zapy mi strumień zapało. No dalej, 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 dalej. Tak, 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 tak. Ten ostatni zakręt muszę go jak najszerzej pokonać. Okej. O, właśnie tak! Hell yeah! Hell yeah! Udało się! Pięknie, to było dobre. To mi się naprawdę podobało. Bardzo rzadki widok. Ja bardzo rzadko wygrywam wyścigi w GTA Online. A wygrywam je dlatego, żeby zdobyć sobie części tuningowe do samochodów, na których mi bardzo zależy. A w ogóle to mam dużo nowych samochodów, dużo nowych motorów, ale to wam pokażę przy okazji, jak będę sobie grał. Tak o. A dzisiaj chcę właśnie pojeździć wyścigi. Zobaczcie, jak ten motorek fajnie wygląda. Gdzieś to była... Teraz się jego nazwa pokaże. No, Akuma. Dobrze mówiłem. Tak się nazywa. Świetnie. Teraz, moi drodzy, będziemy ścigać się łodziami. Nie wiem, jakie będą do wyboru, ale... Tutaj mamy tryb wyścigu GTA, czyli będziemy mogli się po prostu strzelać między sobą. Co by tu wybrać? Ta łódź mi się zawsze podobała.
Weźmiemy sobie jakiś fajny kolor. A może by tak... Fioletowy, nie! Zawsze mi się kojarzy z Saints Row, nienawidzę tej gry. Może by tak... Kurde, już przejechałem całą listę. Dobra, zostawimy pomarańczowy, kontynuujemy. Jakieś zakłady? Nie, tutaj amunicji mam dużo. Może postawimy na jakiegoś gracza. Kto tu jest taki obiecujący? Ocie, proszę, 118 wygranych na 88 przegranych. Dajemy na Arkana. To jest taki koleś, z którym też często gram. No i bardzo dobrze gra. Dobra, startujemy. Tutaj chyba można wystartować z perfekcyjnym startem, ale jest to trudne z łodziami. Przynajmniej ja nie potrafię jeszcze tego dobrze wyczuć. Uwaga, uwaga. Aha, tutaj lepiej na klawiaturze może grać. Jest, udało się z perfektem wystartować. To jest wyścig GTA, więc za chwilę będziemy strzelać się broniami, zabijać. Tutaj w wyścigach GTA to jest fajne, że... O, już włączona broń. A jeszcze nie mogę strzelać, tutaj dopiero bronie są. Co? Nie podniósł mi? A dopiero... O, jest tutaj. Dobra, i uwaga. Ale zmęczyłem ten zakręt, no to nie było fajne. Dobra, atakujemy wszystkich! Czekajcie, wyłączę to radio, żeby nie było. To mi zaraz tutaj... Ach, przejechałem. Wow, będzie wyskok. Jest, dobra. Tutaj będzie, tutaj power up, ale nie wykręcę. Kurczę, wiem, że to się spacją jakoś robi. Zmieniło mi broń. Tu jest bomba zbliżeniowa, czy mogę wziąć bombę zbliżeniową, mogę wziąć jeszcze kilka innych broni, z którymi, można strzelać właśnie z pojazdów. Ale dobra, teraz skupmy się. O, tutaj będą power upy, świetnie. A może tam tego sięgnę? Nie sięgnąłem. O, właśnie tak. I tutaj mamy nitro! Łap nitro ekstra! Uwaga! Yeah! Pięknie! Dobra, tego gnoja tutaj. Jest! To jest właśnie GTA. Chamskie wyścigi. GTA wszystko jest chamskie. Oj, tamten koleś z przodu naprawdę nieźle wyrwał. I to jest właśnie chyba Arkan. Co mi go strzelasz? Oj, myślałem, że pominąłem punkt. Muszę sobie wywalczyć drugą pozycję! Ach, kurde! Nie zdążyłem go ustrzelić. Ale to było dobre. A czy raz miałem taką sytuację, nie wiedziałem w ogóle, jak się strzela z pojazdów, tak? Jak się używa tych power-upów takich, które są tutaj rozsiane. Jak ja użyłem teraz, powiedzmy, takiego dwa razy dopalacza. I gościu mnie zestrzelił z wyrzutni rakiet z tyłu. I tu mi się przypomniała taka fajna gra, która się nazywała Crash Day, w której można było sobie takie minigany albo wyrzutni rakiet zamontować na samochodzie i z tym się jechało i rozwalało innych, właściwie boty, bo wtedy nie było chyba multika w Crash Dayu, nie pamiętam, jak to tam było. W każdym razie tutaj powróciło. Postawiłem, wygrałem 200 dolców. Tutaj wrócił ten fajny styl właśnie rozwalania przeciwników z tej takiej broni, która znajduje się gdzieś tam na pojeździe i mi się to bardzo podoba. No i też ciekawa sytuacja była, jak pierwszy raz leciałem śmigłowcami w wyścigu GTA, gdzie po prostu poleciałem jako pierwszy do przodu i wszyscy mnie potem zestrzeliwali jeden po drugim z Buzarda, to jest taki mały śmigłowiec. No i nie było to miłe. Można używać wyrzutni rakiet naprowadzających i żeby wyrwać się z tej całej chmary ludzi, którzy się bez przerwy rozwalają, to trzeba mieć naprawdę mega umiejętności. Albo polecieć bardzo wysoko, chociaż jest to niemożliwe, bo musimy przecież cały czas zaliczać punkty. Albo robić jakieś uniki przed rakietami, na przykład latać między budynkami, co jest bardzo trudne. No i w międzyczasie też trzeba zaliczać punkty. Więc no, wygrać taki wyścig jest ciężko, ale jest dużo ciekawiej i toczy się on dłużej. Chociaż zwykłe wyścigi też są bardzo fajne i mówię, no ogólnie bardzo duże wrażenie robi na mnie GTA pod względem tych wszystkich tutaj wyścigów. Wyłączymy radio.
No i startujemy wyścig, tym razem samochody terenowe, raczej pojazdy terenowe. Na tereny najlepiej jest wybrać sobie Sancheza. Niestety to jest sam pojazd, właściwie motor uniwersalny i bije na głowę wszystkie dwuślady, w sensie czterokołowce. Ale ja wezmę sobie buggy i weźmiemy sobie czerwony. Dobra, i tak nie wygram, bo to nie chodzi nawet o to, że wygram czy przegram. No zobaczcie, oni wszyscy będą mieli Sancheza, na pewno. Bo mało kto... O nie, ktoś wziął jednak pojazd. Ale mało kto ogólnie bierze pojazdy, no bo Nimby się dużo ciężej wygrywa. Sanchez jest dużo bardziej zwrotny. A prędkość maksymalna i tak... No może w tych pojazdach dwuśladowych jest wyższa, ale nie ma to aż takiego znaczenia na tych wyścigach tutaj. Wow, ale wyrwał pięknie. Gonimy, gonimy. Ja wziąłem sobie buggy. Proszę bardzo. Ale, no, właśnie dobre jest to, że możemy Sancheza zramować, tak? Zobaczcie, ja jadę w strumieniu, a dalej nie mogę dogonić tych z przodu, cholera. To bardzo źle, te bugi chyba jest jakieś wolne albo coś, albo nie wiem. A no tak, ja włączyłem tutaj niestandardowe pojazdy, ale w sumie wyrównywanie też włączyłem. Aha, wyrównywanie to jest co innego. Wyrównywanie to polega na tym, że... Gracze, którzy są z tyłu, mają wyższą prędkość maksymalną od tych graczy, którzy są z przodu. A można też mieć tutaj pojazdy... I udało się. Możemy mieć też pojazdy niestandardowe, czyli tuningowane, jak chyba ma tutaj kolega. I no, są one bardzo szybkie. A mój niestety nie jest szybki, bo ja nie mam pojazdu terenowego. Chociaż w sumie mam Sand Kinga, ale on nie jest szybki i raczej by sobie tu rady nie dał. Dlatego wziąłem sobie buggy. I zobaczymy, może coś jeszcze z tego będzie. Widzę, że tu ludzie popełniają parę błędów, obracają się i w ogóle. A może uda się jakoś tutaj doścignąć tą resztę, chociaż, no mówię, Sanchez to jest lider. Lider wśród tych wyścigantów terenowych, niestety. Powinna być w ogóle oddzielna klasa dla Sancheza. Powinno być tak. Samochody terenowe dwuślady i pojazdy terenowe jednoślady, czyli Sanchez. No ale dobra, jestem na drugiej pozycji. Ktoś tam się właśnie w tym motorku rozwalił. Nie pyknie chyba. Już mnie tam z tyłu próbują wyprzedzić. Tu jest tyle fajnie, że są te hołdy i zarzuca troszeczkę. O, już po mnie. Lipa. Nie pykło. W kolejnym wyścigu teraz będziemy się ścigać sportowymi samochodami, nie super samochodami, tylko sportowymi. Ja sobie właśnie biorę moje LG, ale tutaj mam też do wyboru inne. Kuruma. Kurumę sobie też kupiłem, ale je jeszcze nie tuningowałem. Mam bardzo fajne LG, które jest no już tak dosyć stuningowane. Jeszcze nie mocno, no bo wiadomo, tych części fajnych nie mam. No ale jakoś tam postawimy tu szybko kasiorę. Jest, udało się. Ale jakoś się zbiera. Przede wszystkim ciężko skręca, ale ma naprawdę niezłe przyspieszenie. I to widać, to czuć i słychać. Zaraz wam zademonstruję, jak to działa. Spróbujemy sobie z perfektem wystartować. Ech, nie pykło. Dobra. Dobra, jest cień, proszę bardzo. Doganiamy tutaj ludziska. I mamy tutaj do czynienia z Astonem Martinem. Aston Martin Zagato, Aston Martin... Wow! Vantage. Ktoś mnie tutaj zramował. No ale się ramują tam, o rany. A czemu się tak ramują dziwnie? Nie wiem. Dobra, niech się ramuje. I poszedł ramer, haha, sam się rozwalił. Dobra, do przodu. Oj, też kogoś tam popchnąłem. Zgwałciłem leciutko. Okej. Ops. Kogoś tam wywaliłem, no, mam nadzieję, że go nie zlagowałem, bo tak to wyglądało. No ale dobra, jedziemy sobie prosto. I zobaczymy, jak mi pójdzie. No i widzicie, tutaj LG naprawdę bardzo fajnie przyspiesza. Chociaż jest problem na zakrętach. I gdy są jakieś kręte trasy, to ja wolę sobie wybrać jakiś inny samochód, który może troszeczkę gorzej przyspiesza. Bardzo lubię Kometa. Komet jest takim odpowiednikiem, taką
no takim odpowiednikiem. Porsche 911, coś w tym rodzaju, przynajmniej przód bardzo przypomina. No a LG to wiadomo, Nissan GT-R R35. I naprawdę fajnie się zbiera, no tylko to prowadzenie mogłoby być lepsze, albo i nie, no to jest właśnie fajne, nie, że mamy troszeczkę lepsze przyspieszenie kosztem właśnie prowadzenia. I tak powinno być. Oj, tam się rozwalają z tyłu, ale może uda mi się wygrać. Ale jeśli uda mi się wygrać, to przegram zakład, bo ja na siebie nie stawiałem tym razem. Rzadko to robię tak naprawdę. No bo ja przeważnie przegrywam w tych wyścigach tutaj, a robię ich ostatnio naprawdę dużo. Staram się poznawać te wszystkie trasy, wszystkie tryby i staram się naprawdę jeździć jak najlepiej. I coraz lepiej mi to wychodzi, chociaż wiadomo, że im więcej przejechanych wyścigów, tym lepiej będę umiał jeździć w GTA. A naprawdę te wyścigi są mega satysfakcjonujące, jeśli coś się wygra. Tym bardziej, że samochody, to jest właśnie też fajne GTA, kolejna fajna rzecz, że samochody, które tutaj posiadamy, stuningowane czy niestuningowane, one są drogie. I posiadanie jakiegoś jednego samochodu sprawia, że my czujemy do niego pewną tam sympatię, takie większe oddanie. A nie jest to tak posiadanie kolekcji jak na przykład w The Crew, że mamy tam milion samochodów i właściwie do żadnego nie czujemy większego przywiązania, tak? Mamy tam powiedzmy kilka ulubionych, ale żaden nie jest naszym takim wyjątkowym. A tutaj w GTA to tuningowanie samochodów jest drogie, same samochody są drogie i w ogóle zdobycie ich jest dużo trudniejsze i ten trud przed zdobyciem tego samochodu jakby działa, przynajmniej na mnie, tak, że bardziej mi większą satysfakcję sprawia jeżdżenie nim później, czy tam wygrywanie, czy nie wygrywanie. Okej, tutaj mamy kompakty, to samo mi wybrało, tak? Jaką tu mamy trasę? Coś takiego. A możemy wybrać coś szybszego, motocykle. Tak, pokazałbym wam mój kolejny motocykl, wyłączymy radio. Motocykl, albo nie, weźmy sobie, może tylko motocykle i kompakty, liczba okrążeń 2, no dobra, dajmy 3 okrążenia, ruch uliczny zostawmy włączony, niestandardowe pojazdy zostawimy, albo może wezmę moją Akumę, kurde, mam nadzieję, że nie pokręciłem jakoś nazwy. Jedziemy w tym samym składzie, nawet dobrze mi z nimi idzie, więc może uda mi się zdobyć jakąś część dzisiaj nawet tuningową do któregoś z samochodów. Chociaż codziennie się tak naprawdę coś tam odblokowuje wraz z tam wzrostem poziomu i te. Niestandardowa Akuma, Carbon RS i Double T niestandardowy. Czy ja go tuningowałem? Dobra, biorę Double T. Okej. Gotowy, jedziemy tam. Nie jeździłem jeszcze tym motocyklem ani razu, chyba. Chociaż nie, skoro jest niestandardowy, to musiałem być chociaż w warsztacie tuningowym. Ale chciałem spróbować sobie troszeczkę też tych innych motorków niż Carbon RS. Który jest, oj, Nitro! Który jest najdroższy ze wszystkich motorów, jakie są w GTA, bo kosztuje 40 tysięcy, a motory tutaj stoją gdzieś tak po 9 tysięcy. O, gdzie on tam pojechał? Dziwne to było, jakiś lag. O, też bardzo fajnie się jeździ. Tak, tutaj ogólnie jak się staje na koło, to się troszeczkę lepiej przyspiesza, no ale wtedy gorzej się skręca. A do tego trzeba uważać. I przy rozpędach najlepiej stawać na koło, albo przy podjazdach. No to tak jakbyśmy używali sobie nitra, tak? Tylko że ono nie jest aż takie mocne, postawanie na koło, jak nitro. No i dobra, jakoś idzie, znowu jestem na pierwszej pozycji. Jak mówię, troszeczkę trenowałem, chociaż większość tras tutaj, teraz nawet, które jeżdżę, one są przeze mnie nieznane. Ja ich wcześniej jakby sobie nie jeździłem, a staram się tak mniej więcej na czuja jeździć, chociaż to jest czasami ciężkie. Tutaj by było trudno jechać samochodami szybkimi, takimi sportowymi albo hiper samochodami, bo one by tu po prostu latały. Ja tu jeździłem, był jakiś taki wyścig, i po prostu się wszyscy między sobą rozbijali. Było tam 8 graczy. Oj, ktoś mnie już tu ładnie dogonił. Ładnie tutaj, myk. Było chyba 8 graczy i wszyscy się rozwalali w tych wąskich dróżkach tej bogatej dzielnicy tutaj. O proszę, o proszę. Oj! O, 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 o.
To jest też opcja ciekawa. Ej, na nie wyjąć się! A nie! Tak o. Tu jest też fajna opcja taka, że jak jedzie koło nas jakiś inny gracz i na przykład się rozwalimy, to ta jego postać się z nas śmieje. Albo gdy go wyprzedzimy, to coś tam do nas przeklina. Albo gdy się coś innego jeszcze stanie, to tak reaguje na to po prostu. To jest fajne, no. Mi się to podoba. Jestem troszeczkę zachwycony GTA już od jakiegoś czasu. Naprawdę jest to jedyna gra, w którą teraz sobie gram tak na co dzień, prywatnie. Po prostu lubię sobie do niej wbić i pogierzyć, zobaczyć co tam słychać. No na godzinkę albo dwie, po prostu tak sobie. I no sprawia mi ona naprawdę dużo, dużo przyjemności, bo jest uniwersalna, tak? Wiele rzeczy można w niej robić, można się postrzelać, można się pościgać i wszystko sprawia jakby taką satysfakcję, no nie? Strzelanie jest fajne, fajne jest, nie wiem, wykonywanie jakichś misji, kooperacja, wyścigi, jeszcze raz wyścigi. Dobra, ostatnie okrążenie. To chyba kogoś dubluje? Czy mi się zdaje? Nie, zdaje mi się. Dogania po prostu najlepszego gracza. Wow, trzeba omijać ruch uliczny. Może kompakty byłyby tutaj ciekawe. Ciekawsze, bo ciężej by było. I ten wyścig może trwałby troszeczkę dłużej, ale by było, myślę, że fajniej. Ops. Okej. I co to będzie? Nie, muszę się skupić teraz, ale już ciężko będzie wygrać. Musi się ten z przodu gdzieś rozwalić. Staję na koło, robię co się da. Staję na rzęsach, ale chyba będzie ciężko dogonić. Nie poddajemy się. Ani na chwilę. O tak, zobaczcie co się dzieje. Ta prędkość, hell yeah. Oj. Niestety. Już ktoś ukończył na pierwszej pozycji, dlatego... Ej, no trudno. Tym razem się nie udało. Ale chyba wygrałem zakład, bo postawiłem na gracza, który wygrał. Ale nie wiem, czy zakłady zostały przyjęte, bo może ktoś tam nie stawiał. A chodzi o to, żeby co najmniej chyba dwie osoby musiały postawić na kogokolwiek, żeby zakłady były przyjęte i żeby można było później coś wygrać. Ale no tym razem chyba się nie udało. Jestem drugi, całkiem niezła pozycja, chociaż jak na czterech to jest kiepska. No i kolejny wyścig za mną. Kolejna trasa, której nie znałem, odkryta. 50. poziom zdobyty. A ja wam bardzo dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.